Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown i dzisiaj słuchajcie, mamy specjalną rzecz, jest to lalka. Lalka ze Squid Game'a. No wiecie, to jest lalka ta, która po prostu, nie wiem czy w ogóle oglądaliście, napiszcie w komentarzach. I napiszcie też co sądzicie o tym serialu, ale w każdym razie mamy tą lalkę, która no powinna strzelać w nas, znaczy obserwować nas w jakiś sposób. Tu jest zwykły model po prostu i możemy zrobić z nią co tylko chcemy. Już jej głowa odpadła. No ale to jest tylko model, prawda? To jest tylko model, on nam nic nie zrobi. I tak naprawdę jest to nudne. Dlatego jest coś nowego. Mamy prawdziwą grę, słuchajcie. Tutaj są bronie i ta dziewczynka będzie próbowała nas zabić. Się odwraca tak creepy. I mówi coraz szybciej często. I coraz szybciej się odwraca. I my jak najszybciej musimy dojść bez ruszania się. W sumie już wygraliśmy praktycznie. Teraz mogę sobie tutaj przejść. Nawet autor nam pogratulował. Co ty robisz? Czemu ty nadal grasz? Przestań. Aha. Nadal się obraca. Ziomeczku, ale już nie ma ludzi. Już nie ma ludzi. Czy... Aha! Wróciłem za linię i mnie zabili. A czy mogę jakoś spowodować, żeby ona nie strzelała do mnie? Czy jakbym ją zniszczył całkowicie, to czy coś by mi się stało? Bo jak wezmę sobie miecz świetlny, który zrobi jej krzywdę i teraz z głośników w sumie wszystko leci, to czy ona będzie mogła mnie zabić, jak sobie będę tutaj po prostu Ale pokonaliśmy lalkę z tej gry potwornej, dlatego jestem dumny. Ale jest jeszcze jedno, co możemy jej zrobić! I zobaczymy, czy nadal będzie działać, nie? Walniemy też na bronię, proszę bardzo. Zostało nam 11 sekund życia. Jeżeli tego nie przejdziemy w 11 sekund, to... O. A czekajcie, czy jak wylecę sobie stąd, to czy umrę? Halo? Ruszam się? Halo? Ło, nic mi się nie dzieje. I tu są rzeczywiście takie bronie. Ja tego wcześniej nie widziałem. Można nawet jej samą głowę zostawić. Jak to creepy wygląda. Sama głowa się po prostu obraca. Przestań śpiewać. O. Nie można strzelać podczas tego, jak się odwróci. Ale ta gra jest świetna, jakby zrobili więcej poziomów z tego, to by było jeszcze lepsze. Czy da się zatrzymać jej głowę chociaż deskami? A... Ona tak wykręca tą głowę, że te deski się łamią po prostu. Ale wiecie co? Będziemy mądrzy. Będziemy mądrzy i zrobimy osłonę. Zrobimy osłonę i oni nas nie zabiją. Mam nadzieję taką chociaż. Dobra, teraz jestem nieśmiertelny, nie? Nic mi nie zrobią. Nie. Dobrze, nieważne, zrobili mi. A wracając, słuchajcie, jesteśmy teraz na mapie. Był taki content z BeamNG niedawno, że mamy coś takiego, jak wieże z tego kanału zagranicznego, że zrzucają różne rzeczy. Kiedyś to było w Teardown, nawet całą wieżę kiedyś zawaliłem. To były piękne czasy, ale teraz dodali wszystkie takie mega fajne rzeczy, które możemy zrzucać z tej wielkiej, wielkiej wieży prosto na, nie wiem, jakieś łodzie, samochody, proszę bardzo. Weźmy łódź, namalujmy tutaj kółko, gdzie mniej więcej to spada, proszę bardzo, idealne kółko. Teraz proszę bardzo, jest tu łódź. Nie ma to jak niszczyć łódź zwykłymi rzutkami. Znaczy to nie są zwykłe rzutki, bo tak naprawdę jakbym zrzucił to stąd na samochód, to źle się z tym dzieje. Patrzcie, nawet samochód rozwalił ziemię tutaj pod sobą, ten cement cały. Ale zacznijmy od takiej, wiecie, najsłabszej broni, bo to jest serio mocne. Właśnie się wbiło w dach budynku. Grubego budynku. Proszę bardzo, jesteśmy już na górze. Mamy tutaj 5-kilogramową kulkę, 10-kilogramową kulkę, 100-kilogramową kulkę i 444-kilogramową kulkę. Tutaj mamy 100-kilogramową rzutkę. Tu nie wiem w sumie to ile to ma, nie jest napisane. Czy można w ogóle to zniszczyć jakoś, nie wiem, shotgunem chociaż? Halo? Halo, czy choć...
Dobra, można niszczyć tą wieżę, także przejdziemy do tego później. Zrzucimy wieżę na, nie wiem, te samochody tutaj, albo ten budynek tutaj. Teraz proszę bardzo, wkładamy 5-kilogramowy kamień. Czemu on spadł? Jeszcze nie trafił! Ale czemu tu się otworzyło? Zamknij się i się nie ruszaj, proszę. Dobrze, kamień nie trafił, ale wyrządził duże szkody. A w tym piasku znowu wyrządził szkody w piasku. Zobaczcie, ile to rozwala, co jest? Proszę bardzo, wkładam to delikatnie, żeby nie było. I uwaga, zwalniam czas, przedmiot leci. Jest w miejscu, jeszcze nie ogarnął, że musi spadać, nie? Proszę bardzo, lecimy razem z nim. Zobaczmy, co taki kamień zrobi. Dla łódki, no, nie trafił praktycznie. Chociaż ją zniszczył dość mocno. Jakby trafił idealnie. Tylko problem jest taki, że to wszystko skręca w locie. Ale zobaczmy jeszcze raz, teraz się wbił idealnie w tą łódź. I zniszczenia tej łodzi są ogromne. No, jakby tu była woda, to ciężko by było pływać tą łodzią. Dobrze, także możemy tą łódź odłożyć i przejść do następnej rzeczy, czyli samochodu, który jest znacznie wytrzymalszy niż jakaś drewniana łódź. Dlatego proszę bardzo, teraz samochód, później to, później te grube ścianki, a na koniec przejdziemy do najgrubszej rzeczy, czyli czołgu. Będziemy zrzucać kulki na czołg, nie? Mam nadzieję, że to zadziała. Proszę bardzo, kulka nadlatuje idealnie. No, samochód wbiła się w niego. Nic po nim nie zostało. Tutaj pasażer jakby siedział, albo kierowca, to jest teardown, więc mógłby nadal jechać, ale by nie żył. W sumie słabe są te wszystkie samochody tutaj, bo jakby nie patrzeć, ten van pewnie ucierpi tak samo od tego samego typu kulki. Albo nawet spróbujmy zrzucić najmniejszą i zobaczmy, czy taki 5-kilogramowy kamień potrafi coś zrobić dla naszego samochodu. Proszę bardzo, kamień spada. No one się przebijają przez wszystko. Nawet taki 5-kilogramowy kamień z takiej wysokości przebił się przez dach samochodu, ścianę i jeszcze przez podłogę, która jest mega gruba. Zobaczcie, tu jest parę warstw metalu. Dlatego wątpię, czy coś zatrzyma te kamienie, ale sprawdźmy to. Znaczy, w sumie musimy sprawdzić najpierw na tym pojedynczym, najmniejszym kamieniu, bo zobaczcie, on spadając z metra wbija się w ziemię na swoją głębokość, grubość, wielkość, więc to jest chore. Jakby ta... Co to ma być? Przecież to jest zbyt mocne. No patrzcie, podnoszę to na swoją wysokość, czyli załóżmy, że 1,80 m. Proszę bardzo, kamień zabija piasek, nie? Dosłownie. Ten oj, zepsułem kamień. Chyba, że ja po prostu tego użyłem i ten waży 100. Weźmy go tutaj normalnie, puśćmy. Okej. Okej. Nie wbija... Dobra, czyli używałem kamienia, który waży 100, tak? Dobra, przepraszam. Jeszcze raz. Proszę bardzo, kamień 5-kilogramowy leci. Samochód ma takie uderzenie, nie zwracajcie na nie uwagi. Po prostu nie trafiłem kamieniem. Teraz powinien on wpaść idealnie. I zobaczmy, przebił się przez dach. Przepraszam za to, że mam mało życia. Przebił się na luzie i tak przez dach. Co jest? Czy 5-kilogramowe kamienie są takie mocne? Uwaga, proszę bardzo, zobaczmy, jak sobie poradzi z tym samochodem. I sobie nie poradził z tym samochodem. Nie przebił się przez jego dach nawet. Zrobił tylko w nim dziurę. Także proszę bardzo, ten samochód można powiedzieć, że na luzie przetrwał. Weźmy nowy i zrzućmy tym razem 15-kilogramowy kamień. Proszę bardzo, kamień leci. Zobaczmy, co się stanie z tym vanem. Odlatują części z niego, czyli się przebił idealnie. Uderzył w zawieszenie, także nic się temu zawieszeniu nie stało, bo jest niezniszczalne. Ale mimo to, myślę, żeby się przebił przez ten bok jakoś tutaj. Albo nie, bo pęk. Ale mimo wszystko zniszczył doszczętnie ten samochód. Także samochody już są nam, słuchajcie, niepotrzebne.
Także mamy teraz warstwy cementu. Nie wiem, ile tutaj warstw jest. Możecie policzyć i napisać w komentarzach, bo jest ich naprawdę sporo. I teraz użyjemy nieco mocniejszej kulki, 40-kilogramowej, także ona jest już mega mocna i po prostu niszczy wszystko na jej drodze. Dlatego proszę bardzo, zobaczmy, jak się wbija w ten cement. Jeszcze poleciała do góry. Czemu tu się zatrzymał czas na cemencie? Co tu się dzieje? Czemu czas się zatrzymał? O co chodzi? Ale czemu tu się... Ta kulka się przebiła przez wszystko, serio? Ja to ustawiałem jakieś 4 minuty, żeby ustawić te cementy wszystkie, bo trzeba pojedynczo je ustawiać, bo po prostu nie da się ich ustawić wszystkich, bo dzieje się coś takiego i wylatują w kosmos. Ale to, że 40-kilogramowa kulka dała radę, naprawdę mnie zadziwia. Zobaczmy na to jeszcze raz, proszę bardzo. Idealnie się przebiła przez wszystko. Nie no, ten cement nie miał szans żadnych, nie? Jak to serio, wystarczy spuścić z takiej wysokości, to się wbija dosłownie jakby pod wodę nurkowało. No to jest chore. Dobrze, widzowie, ale stwierdziłem, że teraz jest czas na coś porządnego. Nie jakieś łodzie śmieszne, nie jakieś samochody, mniejsze samochody i tak dalej. Mamy potężniejszą rzecz. Mamy oczywiście czołg, proszę bardzo, oto nasz czołg. Oraz mamy też nieco większy czołg, który się ukrywa, proszę bardzo, tutaj za drzewami. Jakby wyjść za drzewa, proszę bardzo. Mamy drugi czołg, tak? Mamy drugi czołg. Zobaczymy, co musi na niego spaść, żeby mu się coś stało. Dlatego proszę bardzo, podjeżdżamy tutaj naszym czołgiem. Jakoś tutaj w miarę równo. Zacznijmy od tej kulki, z której wcześniej korzystaliśmy. Proszę bardzo, zamknę to. Teraz pięknie to trzeba ustawić. Tylko to przelatuje przez to. I proszę bardzo, nasza kulka leci prosto na czołg. Zobaczmy, czy temu czołgowi coś się stanie. Ja obstawiam szczerze, że się stanie, ale się nie przebije ta kulka. Tylko... Czemu ona skręciła? Proszę bardzo, teraz będzie idealnie. Idealnie! I to zrobiła mu krzywdę, ale się nie przebiła w żaden sposób. Czyli ja jestem inteligentny, miałem rację, proszę bardzo. Możemy tu jeszcze tylko posprzątać delikatnie, pozbyć się tej głupiej kulki, która jest już nam niepotrzebna. Samochód rozwaliła. I możemy zresztą na czołg teraz zrzucić samochód prosto na twarz. Zobaczmy, co się stanie, jak samochód spadający z takiej odległości i wysokości wbija się w czołg. Nic się nie stało. Będzie grubo, żeby pokonać ten czołg. Zaraz się okaże, że ten czołg jest mniej wytrzymały niż ten czołg. Trochę mnie to martwi. Proszę bardzo. No jeżeli van nic nie zrobi dla tego czołgu, to będzie dziwne. Tu już jakieś mamy 2,5 tony. Proszę bardzo. Wbił się w niego, ale chyba mu się nic kompletnie nie stało znowu. A jak? Są jakieś małe dziury, ale reszta tutaj się nie niszczy. To jest mega dziwne. Dobrze, wiecie co? Przejdźmy od razu do najcięższej kulki. Jeżeli ta kulka go nie rozwali bez problemu, to mamy problem. I to dosłownie duży problem. Proszę bardzo, zobaczmy, co się z tym czołgiem stanie! Został wbity w ziemię! Czy ta kulka waży serio 444 kilo? Bo ogólnie powiem wam, że to, co tu się stało, to nie wygląda na robotę takiej kulki. On dosłownie się przebił przez tą ziemię tutaj. A ta kulka nic mu nie zrobiła mimo wszystko, także trzeba serio go walnąć mocno. I nic mu się nie dzieje, co jest? Poczekajcie, bo muszę jakoś zabrać tą kulkę z tego czołgu. Coś wyciągnąłem z tego czołgu. Czy to jest lufa? To jest kawałek lufy. Ale ten czołg już prawie nie działa. Ej, bez kitu, on się wydaje cały, ale on prawie nie żyje. Weźmy 200-kilogramową rzutkę. Jak to dziwnie brzmi, 200-kilogramowa rzutka. I rzućmy idealnie w ten czołg. I myślę, że to będzie jego koniec od razu. Proszę bardzo, rzutka leci. Rzutka go niszczy. Rzutka sieje zniszczenie. Dobra, nieważne.
Wiecie co? Mam pomysł. Mam pomysł, jak rozwalić ten joke. Może delikatnie przesadziłem, tak? Ale trzeba go rozwalić, bo trzeba, tak? Proszę bardzo. Nadlatuje czołg na czołg. Jakby to powiedzieć, lufa zatrzymała ten czołg. To jest logika w Teardown właśnie. Mała lufa zatrzymała paruset tonowy czołg przed uderzeniem 200 km na godzinę w ziemię, nie? Super, po prostu super. Jedyny sposób, jaki widzę, to walnięcie go delikatnie, tutaj proszę bardzo, w budynek, wepchnięcie go jeszcze troszkę głębiej i proszę bardzo, czołg od razu nadal działa. Nie no, nie wytrzymam, co ja muszę zrobić? Wiecie co, pójdźmy najprostszą metodą, czyli rozwalenie. Proszę bardzo, czołg teraz nie powinien w żaden sposób działać. Zobaczmy, czy działa. Proszę bardzo, czołg nie działa. Możemy przejść do następnego. Także jak chcecie rozwalić czołg, to trzeba zrzucić parę meteorytów z nieco większej wysokości niż ta wieża, ponieważ z kosmosu, i czołgu nie ma. No, powiem wam tak, że w ten czołg nie będzie problemu trafić. Jest on tak wielki, że tu nie będzie żadnego problemu, żeby trafić. Przy okazji przygnietliśmy tutaj ten mniejszy czołg. Poczekajcie, wyjmę go stąd. Dobrze, widzowie, proszę bardzo, zacznijmy od najmniejszej rzeczy. Mamy tutaj masę rzeczy na górze. Mamy też gdzieś łódź, proszę bardzo. Możemy zacząć od łodzi. Zobaczmy, jak łódź sobie poradzi z czołgiem. Nie poradzi sobie w żaden po prostu sposób, nieważne jak. Zabierzmy ją stąd. Mamy oczywiście też samochód, proszę bardzo. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym samochód. Spadnie gdzieś tutaj, proszę bardzo. Samochód sobie nie poradził, ale rozwalił trochę tej kratki śmiesznej. Także już się coś dzieje. Mamy tutaj 100-kilogramową kulkę, która powinna już coś zrobić. Proszę bardzo, kulka zagłady po prostu nadlatuje nad ten czołg. Zobaczmy, czy coś się stanie. Tak, stanie się. Odbiła się i się połamała cała. Uwaga! 200-kilogramowa rzutka musi coś zrobić. Czy rzeczy tylko tutaj mogą coś zrobić? Bo jakby tutaj spadła, to by się coś stało, nie? Tutaj ma jakiekolwiek szansę, jakbym ją rzucił mocno w dół, to coś tu się dzieje, ale nadal jest to żałosne. Zobaczcie, co ona z tymi samochodami robi. Dosłownie przesuwa je jak chce, a nie może nic zrobić dla tego czołgu. Dosłownie nic. Także myślę, że nie ma co liczyć już, proszę bardzo, zrzucamy wszystko. Te wszystko po prostu się niszczy na tym czołgu. Dlatego teraz musimy po prostu zrzucić czołg na czołg. I teraz powinno się coś mu stać. Proszę bardzo, czołg spada, wbija się i się odbija. Super! Serio, nie da się zniszczyć w żaden sposób tego czołgu. Ten nasz się po prostu rozwala ze środka tutaj. Także mamy mały problem, ponieważ zgaduję, że rakietnica... Okej, rakietnica tutaj pomogła. Ale tu są grube warstwy metalu, co jest? Jakie to musi być ciężkie. Zrzućmy ten metal, proszę bardzo, na łódź. O, łodzi nie ma. Ten metal jest tak ciężki. I wyobraźcie sobie, że ten metal jest wszędzie na tym czołgu. Na każdym skrawku tego czołgu. No po prostu rzucając to na cement, ten cement umiera. To jest chore, jak ten czołg musi być ciężki. Dobrze, dlatego została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Musimy ściąć tą wieżę i zrzucić ją na czołg. To jest, słuchajcie, jedyna opcja, żeby pokonać ten czołg, nie? Proszę bardzo, możemy to wywalić w kosmos, aż mi grę zacięło. Okej, teraz delikatnie ten czołg trzeba tutaj przenieść na drzewa. I teraz powinien idealnie wręcz dostać od tej wieży w twarz. Proszę bardzo, wieża nadlatuje idealnie prawie, że... I mi się nic nie stało? No nie... Dlaczego? Jak ja mam pokonać ten głupi czołg, skoro wieża taka wielka nie potrafi mu nic zrobić? Mogę rzucać w niego tą wieżą? Nic mu się nie dzieje. Jakbym zrzucił tą wieżę tutaj, to proszę bardzo, przebija się przez masę po prostu cementu. Zobaczcie sami, tu jest cały czas
gruba warstwa cementu, a wieża się po prostu przez nią praktycznie przebiła, spadając. Nawet jakby spadła całkowicie, to by chyba się przebiła. Proszę bardzo, ile tego jest. Także słuchajcie, czołgu się nie da zniszczyć, chyba że macie coś wybuchowego, na przykład takie śmieszne, małe meteoryty. To wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa pa. Aha, słuchajcie, zniszczyłem go w ten sposób, co nie? Nie ma tutaj nic, dosłownie, patrzę, wsiadam sobie do czołgu, on jedzie.